Tak, no ten finał taki jest, że no, ten srebrny medal ubiera się w takich smutnych okolicznościach. No to jest oczywiście to jest sukces, ale no, to jest jednak przegrana w ostatnim meczu dla sportowca, no, nie jest przyjemna. Pamiętam, jak rozmawialiśmy chyba 2 lata temu, opowiadałeś o swoim życiu koszykarskim, o swoich medalach. I wtedy mówiłeś, że masz takie marzenie, żeby ten klub jak gdyby udowodnił przez kilka lat, był cały czas na takim dobrym poziomie. Macie 3 lata z rzędu pozycję medalową. Jeżeli patrzymy pod tym kątem, bo to no klub nie dość, że się rozwija, ale też można powiedzieć, że zadomowił się w tej czołówce. Jednak ta regularność z ostatnich lat, wybijemy się o wszystkie trofea, które są w Polsce, czy to puchar, czy to superpuchar, czy medale. Tylko cieszy. Na pewno mi osobiście się to podoba, że ta perspektywa 4 lat, jak tu jestem, no to pokazuje, że ten klub faktycznie z roku na rok się rozwija i bije się o najwyższe cele. Nawet mieliśmy już nawet ten epizod na arenie międzynarodowej, więc... To wcale nie był epizod. Może nie był aż taki epizod, ale... W kontekście może całego sezonu epizod, tak. Ale to były mecze, które... Dużo nie zabrakło i byśmy pograli w Europie. No właśnie. Tak jak powiedziałem, no, najważniejsze jest to, że z roku na rok faktycznie no, ta stabilność nasza w czołówce jest. I to na pewno cieszy. Jak oceniasz cały ten sezon? Ja myślę, że tak trzeba to rozgraniczyć. Finały, walka o to złoto i druga taka perspektywa, taka szersza całego sezonu, od przygotowań po właśnie eliminację do Ligi Mistrzów, super puchar, cały sezon regularny, oczywiście po drodze Puchar Polski. Myślę, że to jak najbardziej pozytywnie. No. Byliśmy w finale, no czego myślę, że przed sezonem wszyscy to by wzięli w ciemno. No ale tak jak powiedziałem, no jednak jesteśmy sportowcami, chcemy się bić o te najwyższe cele. Trochę zabrakło. Odrobinkę. 4-3. No właśnie, no te 4-3, mieliśmy 3 wygrane, no ale no jednak 3-4, nie? I zabrakło tej, można powiedzieć, kropki na diabł albo wisienki na torcie. Byli te srebrne medale, które wywalczyli wczoraj w arenie toru. Co się wydarzyło między 3-2 a 4-3? Co się wydarzyło? Tak naprawdę było, można powiedzieć, było 2-1. Przegrywaliśmy. W pewnym momencie się postawiliśmy w sytuacji, że wygraliśmy 2 mecze z rzędu i mieliśmy 3-2, no i mieliśmy mecz wyjazdowy. No i bardzo dobrze przede wszystkim u siebie zagrał w tym spotkaniu. Obronili się. No, a ten 4. mecz to była loteria. No, całe to spotkanie to w ogóle nie było po naszej myśli. Cały 3 mecz broniliśmy. Więc... No, Anvil wyraźnie lepszy był na pewno w tym siódmym. To co? Wakacje? Odpoczynek? Z pewnością wakacje. Myślę, że podreperowanie zdrowia, bo teraz będzie na to czas. No i zobaczymy, co dalej. Gdzie wyjeżdżasz? Gdzie wyjeżdżam? Na pewno w góry wyjeżdżam. Polskie. I myślę, że w Alpy też pojadę. Na pewno też na jakieś polskie morze, oczywiście i Ławy, na pewno znają, prawda, odwiedzę. Jakoś na pewno miło, na nas czas.
No to życzę wspaniałego odpoczynku, bo to było bardzo wyczerpujące. No, długi sezon był jednak, to tak naprawdę chyba zaczęliśmy 6 sierpnia rozgrywki, a dziś mamy, no że dziś się powiedzmy, to będzie bez 15 czerwca, więc ponad 10 miesięcy tak naprawdę. To bardzo długi. No, ciężki ten sezon był z różnych wiadomo. No, kontuzję miałem po drodze, która mnie wykluczyła na dość spory czas. Więc no, bardzo, bardzo emocjonalny taki sezon i taki był wyniszczający i powiem tak i fizycznie, i mentalnie, także na pewno ten odpoczynek się przyda. Kontrakt mi się skończył, 4-letni, więc zobaczymy, co teraz dalej będzie. Będziemy trzymać kciuki. To nie ode mnie teraz, tylko już zależy, więc zobaczymy. I tutaj pozostawiam 3, żeby za dużo nie powiedzieć. W każdym razie wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo za cały sezon. Dzięki.